Witajcie w krainie składów! Firmy kosmetyczne zaskakują nas ostatnio ogromną ilością nowych produktów, aż nie wiadomo po co sięgnąć. Dlatego pomyślałam, że może troszkę Wam podpowiem. Przetestowałam troszkę nowych produktów, kilka nowych serii mnie zainteresowało, więc postanowiłam zebrać je i podsumować. Będzie tutaj dużo propozycji i w różnej półce cenowej, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zaczynajmy! Na początek sera, które wywołały niezłe zamieszanie. Wiele osób o nie pytało, szczególnie, że w promocji wypadają bardzo korzystnie. A chodzi o nowości Eveline dostępne w Hebe. To aż 7 produktów na konkretne potrzeby. Ich gwiazdami są kwas glikolowy, retinol, a raczej regenerująca pochodna, kofeina, niacynamid, kwas hialuronowy, witamina C i, co ważne, jest już nowa wersja tego serum i peptydy. Mam wśród nich swoich faworytów. Moim ulubieńcem jest serum z peptydami i ceramidami, bo wiecie, że lubię ceramidy. Formuła jest jak leciutkie mleczko, które sprawia, że buzia staje się taka przyjemnie napita, mięciutka i nawilżona. To takie serum, które daje natychmiastowy efekt i jest wprost idealne pod makijaż, bo lekko wygładza, uspokaja suche skórki i działa jak delikatny blur. Drugi faworyt to kwas hialuronowy. Trzeba go nałożyć na zwilżoną od toniku skórę i przykryć kremem. Pracujemy z nim raczej szybko, bo no jak to kwas hialuronowy. Za długo zostawiony może zacząć ściągać. Ale to serum jest lepsze niż taki zwykły kwas hialuronowy. Zawiera też trehalozę czy pantenol, więc jest bogatsze, a dodatkowo w odczuciu znacznie lżejsze i łagodzące. Uwielbiam też serum z kwasem glikolowym. Wiem, że kiedyś Wam marudziłam, że nie przepadam za tym rodzajem, bo często podrażnia, ale ja tego serum używam od czasu do czasu na nogi ze względu na rogowacenie okołomieszkowe. I to jest hit. Pięknie wygładza nogi i zapobiega wrastaniu włosków. Super sprawa. Jeśli ten kwas sprawdza Wam się na twarzy, to też warto spróbować. W dodatku w Biedronce pojawiły się odpowiedniki tych produktów i też są chwalone, ale akurat mi nie udało się ich znaleźć. Zostając jeszcze przy Eveline, to muszę się z Wami podzielić moim odkryciem. Ich żelowe kredki są genialne. Wodoodporne, trzymają się na beton, nie rozmazują, są mięciutkie i mają nasycone kolory. Bez problemu wytrzymują u mnie calutki dzień bez poprawek, gdzie nawet tusze wodoodporne wymiękają. Są tak trwałe, że wręcz trudno je zmyć. Rzadko chwalę kolorówkę, ale te kredki naprawdę warto znać. Chciałabym jeszcze, żeby było więcej wersji, na przykład jakiś fiolet albo róż. Teraz najczęściej używam turkusowej i jest śliczna. Klasyczne odcienie też są. Ale idziemy dalej do profesjonalnej bielendy. Niedawno odbyła się premiera nowej hialuronowej serii. Najchętniej używam z niej toniku i kremu do twarzy. Według mnie to bardzo uniwersalna seria, ale wydaje mi się, że najbardziej spodoba się cerze mieszanej, delikatnie przesuszonej albo tłustej, która szuka czegoś lekkiego i nawilżającego. Poza kwasem hialuronowym produkty zawierają trehalozę, algi i składniki dbające o mikrobiom. A do tego mają lekkie bazy, które nie powinny sprawić problemu cerze z wypryskami czy skłonnością do zapychania. To przyjemna seria na lato, lekka i odświeżająca. Kolejna nowość, która mi się sprawdziła, to krem z filtrem od Liren. Uwielbiam używać go pod podkład mineralny. Działa wręcz jak baza pod makijaż i zwiększa trwałość. Niestety nie wiem, jak współpracuje z klasycznymi podkładami w płynie, ale do sypkich sprawdza mi się świetnie. Po przypudrowaniu długo trzyma mat i, no właśnie, trzyma ten puder jak jakiś klej. Faktycznie jest leciutki, a na buzię nakładam porcję długości palca i bez problemu można nałożyć go więcej, a i tak wygląda dobrze. To, co jeszcze mi się w nim podoba, to dodatkowa zawartość antyoksydantów. Dzięki temu krem znacznie lepiej chroni skórę przed działaniem promieniowania. Jest tutaj olejowa witamina C, niacynamid, a nawet ceramidy. Mam wrażenie, że to produkt troszkę w stylu azjatyckim, czyli krem pielęgnacyjny, ale od razu z SPF. Następny produkt, który warto poznać, nie jest aż taką nowością, ale mało się jeszcze o nim mówi, a jest wyjątkowo przydatny. I chodzi o olejek z Biotanik. Jest tani w porównaniu do swojej konkurencji, a równie skuteczny. Polecam go szczególnie po depilacji, bo zawiera olejek herbaciany, więc działa delikatnie antybakteryjnie. I serio, ten olejek tam czuć. Reszta olejów działa łagodząco i zapobiega przesuszeniu. Totalnie warto przetestować, szczególnie jak złapiecie go w promocji. Nie może zabraknąć też czegoś do włosów. I tu chciałabym pokazać Wam nowości z Yoop. Jest ich dużo i na różne potrzeby, ale ja lubię proteiny, więc to ta seria najbardziej mnie zainteresowała. Od razu kupiłam odżywkę.
Troszkę zaskoczyło mnie, że ma taki męski zapach i jest dość rzadka jak mleczko, ale w praktyce to w niczym nie przeszkadza. Robi to, co powinna robić proteinowa odżywka, czyli głównie nadaje włosom lekkości i ogranicza zbijanie się włosów w pasma. Słyszałam też dużo dobrego o maskach i szamponach, ale póki co nie będę testować, bo mam zapasy. Za to Wy możecie dać znać, czy już mieliście i jak się sprawdziły. Ale lecimy dalej. Teraz coś na granicy nowości, bo same produkty nowe nie są, ale do Hebe trafiła marka Lale. Więc jeśli lubicie, to już nie musicie zamawiać ich przez internet. Z tej marki szczególnie polecam produkty, które mają pachnieć. Zapachy to potrafią robić przepiękne. Zwykle kiedy są targi kosmetyczne, to stoisko Lale można odnaleźć właśnie po zapachu. O, to dobre pytanie dla uważnych. Lubicie takie targi kosmetyczne albo może jakieś rękodzielnicze? Byliście na jakichś ciekawych? Dajcie znać w komentarzu. I przechodzimy do kolejnych produktów, czyli Fit Skin. Według producenta to sera, ale według mnie bliżej im do lekkich kremów i tak wolę je oceniać. Używam wersji nawilżającej oraz do cery naczynkowej, ale bardziej lubię ten drugi. Fakt, nie są najtańsze, więc po pierwsze, nie polecam kupować ich poza promocją, a po drugie, da się je czasem upolować jako dodatek do gazety za jakąś dyszkę. Tak właśnie kupiłam swoje. To takie leciutkie kremy idealne na letnią noc, kiedy wszystko spływa z buzi. Wersja dla cery naczynkowej podoba mi się bardziej, bo robi to samo co nawilżająca, ale do tego ładniej ujednolica koloryt i lepiej działa na świeże przebarwienia po wypryskach. Pomaga im się zagoić i rozjaśnić. To właśnie dzięki zawartości kwasów z grupy PHA. Spokojnie, są delikatne i można bez przeszkód stosować je nawet latem, przy trądziku różowatym i wrażliwej cerze. Podsumowując te produkty, to lubię używać ich nawet solo, bo mają ładne, nietłuste wykończenie i są skuteczne. Czekałabym jednak na promocję, bo mają mniejszą pojemność. Było troszkę drożej, więc wracamy do tanioszek i Bielendy. Seria Blue Matcha okazała się kolejną lekką i miłą serią. Spodobał mi się przede wszystkim krem żel. Zdaję sobie sprawę, jak trudno zrobić taki żel, aby się nie kleił i nie rolował, więc chciałam go szczególnie pochwalić. Jest jednak bardzo leciutki, więc raczej nadaje się dla nastolatków, cery tłustej i mieszanej. Na mocniej przesuszonych może znikać i nie chronić przed uczuciem ściągnięcia. Ale jeśli tęsknicie na przykład za kremami Aquashot z Soleil, to właśnie jest coś podobnego. Krem tonik to już w ogóle jest tak delikatny, że mi się wchłania do zera. Ale pewnie są osoby, które potrzebują tego typu produktów, na przykład pod krem z filtrem. Co prawda wolę mleczny tonik Nekomi, ale ten też jest całkiem okej. Tylko uważam, że nie ma co psikać go bezpośrednio na buzie, tylko lepiej najpierw na dłonie i z dłoni na twarz. Tak jest dokładniej i łatwiej, bo strzela dość konkretnymi kroplami i nie jest to do końca przyjemne. I tak tylko wspomnę, że seria pachnie niebieskim Lenorem. Jeszcze zostańmy przy Bielendzie, bo zdecydowanie warto zainteresować się też ich nowymi maseczkami. W końcu coś w słoiczku. Przetestowałam obie i trochę bardziej lubię różową. Błękitna ma ciekawszą formułę, bo w środku znajdują się kuleczki, które rozpuszczają się na skórze i to niezła ciekawostka, ale to różowa daje według mnie ładniejszy efekt. I spokojnie, wcale nie czuć w niej tak mocno mentolu. Dokładne porównanie robiłam na moim Instagramie, więc możecie o nich troszkę więcej poczytać. A co jest Waszym ostatnim kosmetycznym odkryciem? Dajcie znać w komentarzu. A jeśli chcecie więcej nowości, to dajcie mi znać poprzez łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!